Witam Was tutaj, cześć się wąż. Zapraszam Was na kolejny odcinek z scenariusza przy zaporze, z City Skylines oczywiście. I tak, co tu dużo mówić, zaczynamy od razu nasz odcinek. Dziś odcinek będzie, jak to ostatnio, dziwnie nagrywany, ponieważ nagrywałem go, łączny czas nagrywania jest 20 minut, a Wasz odcinek trwa około 30 z hakiem, ponieważ go trochę przycinałem i kręciłem przy nim. Ogólnie teraz trochę tam dziwne takie odcinki się pojawiają, mam trochę mało też czasu na nagrywanie ich. I tak, dzisiaj sobie zajmiemy się budową naszego mostu, o którym mówiłem dawno temu, to już chyba było nawet w tamtym roku, dawno temu. Już to prawda, za górami, za lasami. Budową nowego mostu, który będzie łączył tutaj nam to, bo mamy tylko jeden most łączący i dwie koleje linowe, które to łączą. I sądzę, że to jest trochę za mało dla naszego miasta. Zajmiemy się jeszcze budową pociągów nowych przy okazji. I ogólnie to transportem się dziś w ogóle nie chcę zajmować. Dziś chyba będzie go naprawdę zero. Ale zajmiemy się katastrofami, to już w ogóle wam mogę powiedzieć, jedna nieprzyjemna nam się przytrafi w naszym mieście. I żeby nie było drogi, jeszcze będziemy kręcić w następnym odcinku, bo jeszcze trzeba zrobić pewne rondo i takie tam. Tego się trochę jeszcze tutaj będzie działo. I tak, tutaj będzie nasz autostrada przejeżdżać. Tak mniej więcej, tak, bo my tu sobie puścimy autostradę, żeby już tutaj nie kręcić. I tak, tutaj wam przy okazji pokażę na początku, jak zrobić taki, jakbyście chcieli sobie to zrobić samemu. Tak, poczekaj, panie kolego. Najpierw sobie zmniejszmy to. Okej, dobrze się wybudowało się już. Krzywo coś. Nie, ja chcę prosto. Dobra, no i tak, bierzemy sobie. Nie. Weź to przybliż. Dobra, bierzemy sobie na przykład dotąd. Taki krótki kawałek, co nie? No i to będzie jakoś tam sobie taki jechać mniej więcej na tą drugą stronę. I bierzemy sobie później tory kolejowe. Tak, tory kolejowe sobie wrzucimy do środka. To jest często w mapach takich modowych stosowane. A my tutaj to użyjemy, aby tutaj to lepiej tutaj wszystko w sobie jeździło. Dobra, czy to jest ta wysokość? Tak, to jest ta wysokość. Dobrze, tutaj będą pociągi i na koniec wracamy do naszej autostrady i będzie autostrada w przeciwnym kierunku. Jakby coś można poszerzyć lub zwężyć autostradę, więc dlatego jest taka trochę większa przestrzeń. O, i jak widzicie, bardzo to ładnie wygląda tutaj. I coś takiego będziemy sobie tutaj budować przez tą most. To będzie dosyć kosztowne, ale sądzę, że cel uświęcasz się do odwróconego. Mamy trochę problemów z prądem, bo co chwilę się tutaj awanturują. Mamy jakiś lekki popyt na ludzi i na handel. Na ludzi trochę już mamy tam miejsce, a na handel sobie zrobimy tutaj miejsce. Mogę się tutaj pobudować trochę. I tutaj czemu jest taka szersza droga? Bo tutaj będzie trochę też szersze, bo tu będą komunikacje, te wszystkie takie drogowe sprawy tutaj będą. Tak mniej więcej się działo. Dobra, tutaj ta nasza dzielnica się też trochę powiększy. Ogólnie to się tutaj, bo nasze miasto ma 14 tysięcy, musimy robić do 65 tysięcy i na razie dosyć to powoli nam to idzie, będzie trzeba trochę to przyspieszyć później, więc no zobaczymy. Tak, tutaj będzie taka dosyć duża dzielnica handlowa, do której będzie dosyć dużo też ciekawej komunikacji później, bo właśnie tutaj będzie nasz pierwszy dworzec kolejowy, też tutaj na pewno tutaj gdzieś wsadzimy. Dworców pociągów ja tutaj ogólnie nie chcę dużo, ale jakieś, jako takie tam jakieś pociągi, to niestety musimy wmontować w naszym mieście, więc dużo mówić. Muzyka w pewnym momencie może się nie zgadzać, zwłaszcza jak tutaj mam przyspieszone, tak jak tutaj. Tak, i zobacz, to jest ciekawa rzecz, bo nie robi się słup i teoretycznie mogłem wybudować taki most, ale stwierdziłem, że nie, jeszcze trzeba zrobić kolejowy i zróbmy też, by trochę lepiej wyglądało, a nie tak jakby to wszystko lewitowało, więc no i poza tym tutaj jeszcze był dosyć stromy zjaździk. A nie lubię, a jak możecie się domyślać, ja nie lubię naprawdę stromych zjazdów i tego typu wszystkich typu rzeczy. Więc stwierdziłem, nie będziemy tak robić, będziemy to robić po mojemu, czyli lepiej. I takie tam rzeczy. Chciałem się napić wodę, ale zapomniałem, że ona jest trochę daleko. Napiję się za pół godziny, jak skończę dla was nagrywać odcinek. Pozytywne myślenie, jest 23.18. Ja tylko czekam, aż kiedyś w końcu się ktoś mnie zapyta, po co ty tak właściwie robisz? I ja się będę zastanawiać długo nad tym odpowiedzią. Dobra, nieważne. Tak, czemu, nie wiem czy pamiętacie, jakiś czas temu też, jak nagrywałem tego typu rzeczy, to wy mieliście tutaj to wszystko ładnie, pięknie przyspieszone, dźwięk, muzyczka i tak dalej też było przyspieszone. Czemu tego teraz nie robię? Ponieważ to było w innym zupełnie programie, którym montowałem. Ten program się nazywał Movie Market. To teraz nagrywam to w Vegasie i Vegas nie lubi przyspieszenia utworów muzycznych, niestety. Więc trochę to inaczej teraz tutaj wygląda. Dobra, czekaj, czy tu jest dobrze wszystko? Tak, wygląda dobrze. Okej,
trochę tam jest może wyżej, ale dobra. No i tutaj sobie będzie to powoli zjeżdżać nasze autostrada w dół. Ja z góry wam mówię, że oni naprawdę chcą z tego korzystać później. Bo ja już to później patrzyłem sobie, no i rzeczywiście mi się naprawdę spodobała ta autostrada. Może nie do końca, jak to będzie na koniec. Następny odcinek, tak się tym zajmiemy. Nie wiem, kiedy będzie. Kolejny odcinek będzie pewnie za tydzień. Nie mam taką nadzieję. Za tydzień, czyli w... Właśnie, może ja wam powiem, kiedy powinno być według mnie za tydzień. Za tydzień powinno być według mnie w piątek, bo w piątki się pojawią teraz scenariusze. Dobra, wybudujmy sobie tutaj ten odstęp. Dawaj, Forse. Dawaj, ja tu chcę to wybudować. No, 5000 mamy. O, dobra, mamy to. I zobaczcie, taki piękny autostrada. Tutaj te pociągi sobie przybudujemy później całe, tylko one też trochę kosztują. Więc w miarę możliwości będzie Forza, to będzie zabawa. Tak, tu możemy sobie popatrzeć, jak to kosztuje. Zobaczcie, dotąd dojeżdża, a tutaj już dalej nie. Im wyżej, tym drożej, im niżej, tym drożej. Poza tym, że jaki jest w tunel. I zobaczcie, to taki piękny zjaździk będzie. Tutaj się tym bardziej zastanawiam później. Bo tutaj będzie właśnie taki tego typu most będzie jechać, jeszcze ten kolejowy. Niestety nie ma takich samych drogowych kolejowych, ale no cóż, już niech już tak tutaj będzie. Dobra, zmieniły się nasze utwory muzyczne. To dlatego, że tam było turbo przyspieszenie. I tu będzie ciąg dalszy naszej dzielnicy mieszkalnej, bo ogólnie całkiem nam się tutaj ludzie chcą budować. Więc to jest akurat dosyć pozytywna wiadomość jak dla mnie. Że ludzie chcą się budować i rozbudowywać w naszym mieście. To nie jest takie oczywiste i chyba wam tego nie muszę mówić. Wy to dobrze o tym wiecie. No i tutaj się to tak mniej więcej będzie budować. Więc tak, tutaj dajmy im, żeby mogli tutaj... Ogólnie dzisiaj jest taki trochę przyspieszony ten odcinek. To się tyle dzieje raz na raz. Kurczę, może to... Właśnie, jeżeli wam odcinek się to taki tego typu będzie się teraz budować, czyli takie przyspieszenie, że naprawdę dużo rzeczy się dzieje na raz, to napiszcie w komentarzu, że na przykład chcecie, żebym nagrywał sobie na przykład godzinny materiał i później wycinał najciekawsze fragmenty. Możecie powiedzieć, jakby coś. Sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji, łapka w górę również. Może być nawet w dół, jeżeli nie chcecie. Lub jeżeli chcecie to w górę, albo możecie po prostu być takim obojętnym i nic nie robić. Nawet nie oglądać, albo możecie po prostu napisać komentarz i będę mieć wszystko wyjaśnione zwyczaj. Tak, ogólnie tutaj najmniej tutaj jakiś park może, bo nie lubię parki. Jak tutaj są parki, to wtedy się będzie, bo chętnie tutaj budują od razu. Dobra, tutaj się to, o, proszę bardzo, postawiliśmy park. Tak, tutaj bardzo ludzie lubią korzystać, zresztą ja się nawet nie dziwię, z naszej kolei linowej. Ja wam tego dzisiaj nie pokażę, bo zapomniałem, ale jak patrzyłem sobie, ile tam ludzi, jakie tłumy tutaj wysiadają z tych wagoników, to stwierdziłem, że naprawdę jest całkiem ładnie tutaj to wygląda. Wsiadają i wysiadają, tutaj z autobusu się jeszcze przesiadają, bo tak. Bo tutaj chyba nie muszę wam ukrywać, główną środkiem komunikacji tutaj, takim jak metro, to tutaj jest właśnie kolej linowa, która tutaj przejeżdża przez to wszystko. Metro w tym mieście byłoby dobrym rozwiązaniem, ale to chyba zepsuło nam to, co teraz mamy i nie wiem, czy to kiedyś będzie. Ale ten metro trochę jest tam głośniejsze też. Zobaczymy, jaką komunikację tutaj. Nie chcę też jakoś bardzo dużo tutaj rozmaitej, bo póki co to co mamy, to jest naprawdę mi się podoba. No, wracamy do naszych autostrad. I tak, stąd tu sobie to będziesz jechać. Tak, w międzyczasie tam jeszcze gdzieś zobaczymy. Wbiliśmy kolejny poziom, ale to nie wiem, czy tutaj to teraz zobaczymy. Dobra, tak, tutaj. O, proszę bardzo, czekaj. Dobra, tu będzie taki leciutki zakręcik. I stąd będziesz sobie dojeżdżać tu, i stąd będziesz dojeżdżać tu. I tu zrobimy sobie własny taki węzeł, tak jak widzieliście, tam patrzyłem, ile by to kosztowało, stwierdziłem, że nie, dawa sobie to po swojemu, bo jak robię po swojemu, to będzie to działać dokładnie tak, jak ja bym chciał, żeby tutaj kotki zostały zlikwidowane. Tak, tutaj nie jest najlepszy ten węzeł, jaki teraz buduję, bo tu to trzeba będzie przebudować i w sumie to jest jakiś pomysł, żebym tutaj to sobie wymyślił, jak to przebudować. Więc tak, to jest do przebudowania, ten cały węzeł, ja to już z góry mówię. Tylko do tego, żeby przebudować, to też trzeba trochę Forsy, a Forsy my tu tak dużo w tym scenariuszu nie mamy. Może jak już później trochę zwolnimy sobie tempo, to wtedy tak. Teraz tutaj tylko wyłączyłem po to, żeby zobaczyć, czy jacyś ludzie korzystają. Jak widzicie, już jakiś tam towarowy sprzęt chciał jechać tędy. Więc bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i teraz tak, w drugą stronę będą też dwa pasy do góry tutaj. Jechać sobie tędy. Bo sądzę, że więcej ludzi będzie jechać tędy jako most taki po... jako skrót taki między tutaj miastowy. Niż z jako skrót trochę inny, w sensie jako wyjazd tutaj z miasta, tak przynajmniej takie jest, sądzę, więc miejmy nadzieję, że się nie mylę. Dobra, no i tutaj to będzie całkiem dobrze działać, tu jest też całkiem dobrze.
No, całkiem. O, zobaczcie, już nawet jadą tym zigzagiem. Tam, gdzie jest ten zakręt, ten tramwajowy, kiedyś tam robiliśmy, tam, gdzie się kończy ta nasza dzielnica mieszkalna, tam będzie rondo. Tam tworzymy sobie takie duże, ładne, jedno z moich ulubionych rond. Bez tramwajów, tramwaje będą trochę skręcać wcześniej. I tam właśnie to będzie cała ta nasza komunikacja się odbywać. Miejmy nadzieję, że mi się to rondo uda zrobić jakoś sensownie. Ale to w następnym odcinku, nie dzisiaj. Dobra, to tak, ten węzeł ogólnie mamy prawie cały zrobiony. Poza tym tutaj majestatycznym miejscem, gdzie musimy jeszcze zrobić, czekaj. Tutaj dwa pasy autostrady, aby to całkiem dobrze działało. Możemy chwilę play. Okej, da, mamy zrobione, mamy zrobione. No i jakby coś tutaj możecie już z tego kształtu widzieć, że zwracacie nawet jakoś. Ale da, mniejsza z tym. No i wracamy do naszej dzielnicy tej mieszkalnej, którą wtedy zbudowaliśmy już jakiś czas temu. Zbudujmy tutaj tramwaj, bo oni tutaj mają linię tramwajową. A nie mogą z niej korzystać, ponieważ nie kupiliśmy jednego kawałka ziemi. Jak kupimy ten, jak w końcu będziemy mogli kupić nowy kawałek ziemi, to oczywiście tutaj zrobimy im to, przebudujemy, bo tutaj ciąg dalszy tej dzielnicy będzie się budować na tej górce. Ale póki co już niech będzie to nasz tutaj ten tramwaj. On będzie jechać gdzie indziej później, to będzie w ogóle inna linia. Ale póki co na razie możemy go tutaj puścić. O, mamy wielkie miasto, 16 tysięcy ludzi mamy już. Elektrownia słoneczna i nowa pożyczka, to się pożyczyła akurat. 16 tysięcy, 61 tysięcy dostaliśmy, a 60 tysięcy dostaliśmy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i tak, stąd sobie puścimy jeszcze tą linię, co już tutaj jeździ. O, dokładnie, bo to jest taka będzie tutaj linia tutaj miejscowa. Tak, ta, dokładnie, widzisz? No, ale tu będzie jeszcze jeden przystanek. No, to będzie miała dużo w ogóle przystanków. Tutaj damy ci jeszcze tutaj jeden. Czekaj, złap się. Dokładnie. I stąd jeszcze zaciągnąć oni się tutaj cieszą. Damy ci tutaj jeszcze jeden. No proszę bardzo, i będziecie mogli się tutaj przysiadać, dojeżdżać i w ogóle tutaj kręcić ile zechcecie. Dobra, zobaczmy jak tutaj się budujecie. Handel chce się budować jeszcze bardziej. Pnie się i się cieszy. Dobra, przebudujmy sobie tam autostradę trochę dalej, bo forsy mam dosyć dużo. A wszyscy wiemy jak ja reaguję na forsy. No jakiś nowy węzeł może do tego byśmy wybudowali. Tylko to nigdy dobrze nie brzmi, bo jak ja buduję węzeł, to chyba wam już nie muszę mówić, że robię go na tak bardzo poważnie i tak całkowicie bezkorkowo, tam nie ma prawa się zrobić jakiś korek. A bez modów to nie jest takie najłatwiejsze, że wiecie, że wtedy odcinek to już jest stracony. Dlatego wtedy zazwyczaj wam robię cięcie i przyspieszenie albo jakiś super What does it szybki feel like to timelapse, drive a żebyście mogli cloud? coś zobaczyć. What does it Dobra, feel o, like bardzo to dobrze. steal a river? Tutaj to ja What does widzę, it będziemy smell bardzo like dużo to kręcić jeszcze przy smell a tym. mountain? To At jest węzeł, to Jubilee, jest. we're committed Dzisiejszy to odcinek to letting jest you głównie o do tym the węźle, no i o meteorze, który impossible, do nas and się now doleci. we've succeeded in Ale, letting no, you mniejsza z tym. drive the undrivable. Tak, tu będą But się nasze tutaj Jubilee handle budować i diminishing. tak dalej. The Tu car byłoby fajnie engineers budować, ale said jest shouldn't be słup jakiś made. tam. No Test drive cóż. one today No and cóż, no powiem experience tak, what scientists no for jest, no decades to ja claimed was nic z tym nie beyond the zrobię. realm of safe Czekaj. driving. Tu sobie zrobimy drogę. Jubilee, be reasonable Dokładnie, or dobra, to jest be dobrze. fast. I tak, stąd będzie sobie iść nasz drut dotąd, tu sobie go wdłużymy. Natomiast tutaj sobie zrobimy taką część kolejnych tych naszych handlowych. Tu jeszcze elektrownię sobie później postawimy, może spalarnię jakąś dla tych ludków. I tak, dojedźmy sobie dotąd, tutaj dotąd. Dobra, na razie tutaj jeszcze tak tylko się nie rozpędzajmy. I tutaj to sobie podłączymy. Dobra, no i tu całkiem dobrze to działa. Przyspieszyliśmy trochę czas, ponieważ będziemy zajmować tutaj już naszym węzłem drogowym. Jak widzicie, nie mam tutaj żadnych zjazdów. Czekajcie, zbudujmy sobie jeszcze te pociągi. Wow, co to za kula to się zrobiło. Chwila, czekaj. Zróbmy to sobie po kolei. Tak, na mat jest dobrze. Tak, okej, dobra. Tu jest całkiem i tu sobie to wykręci, dobra. Później podłączmy te pociągi, bo chcę, żeby tutaj wszystkie pociągi jeździły, międzymiastowe i tak dalej, żeby to był taki trochę skrót. I żebyśmy nigdzie indziej nie mieli po prostu miejsca zaprzątanego. Bo ogólnie w pociągi ja nie chcę jakoś bardzo też inwestować w tym mieście. Taki mam pomysł. Tu sobie wyburzymy to skrzyżowanie, które tutaj było przed chwilą. Ponieważ sądzę, że skrzyżowanie tutaj takie zwykłe nie powinno mieć miejsca, jeżeli to będzie skrzyżowanie takie autostradowe, bo wtedy się dają już korki. A jak sobie w ten sposób słodki, no to będzie o wiele lepiej. Dobra, tak, tu sobie zrobimy zjazd. O, dokładnie, pięknie. I to samo sobie zrobimy z drugiej strony. No tu jest trochę blisko do skrzyżowania, ale dobra. Ale powiedzmy, że już tak. Tu by nam to ładnie weszło, ale tu nam już nie chce wejść. Tu też nie chce wejść. Ale tak bym tego nie chciał. Kurczę. Dobra, no to podejdziemy sobie już na maksa. Trudno.
Dajmy sobie tutaj do góry i tutaj do góry. No, powiedzmy, że całkiem to ładnie będzie wyglądać. Tutaj zjazdu, tu zjazdu, nieźle. To może tu zjazdu, też źle, dobra, czekaj. Tak, o, dobra, dosyć ładnie. Trochę budynków się pousuwa, ale no to trudno. Autostrada ważniejsza. A zresztą przez tą autostradę będą mieli takie tutaj tłumy tutaj w komunikacji teraz, że ten handel będzie po prostu aż potrzebował rozwoju. Dobra, coś z prądem jest tak. Ale dobra, zaraz tym się za chwilę zajmiemy, tak? To nie teraz, nie o tym teraz mowa. Dobra, oczywiście znowu położyliśmy. A nie, bym się zdziwił, jakbyśmy tego nie zabili. Kurczę, nie mogę tego nigdzie tutaj wstawić. Da. Wyłącz linie odcinkowe. Tu sobie postawmy słup, tu sobie postawmy słup i tu sobie postawmy słup i jest świetnie. I możemy lecieć dalej. Na pewno już ktoś z tego korzysta. Mam takie dziwne uczucie. O, dokładnie. Widzicie, korzystają? Korzystają to całkiem ładnie, no. To ja rozumiem. Tu jest jeszcze takie duże skrzyżowanie, ale tym się na razie nie będę zajmować. Jeśli nie macie wody, jak to możliwe. Dobra, czekaj, tutaj tak, tu sobie rozbudujemy taką tą dzielnicę jeszcze mieszkalną. Tak, troszeczkę tak. Ciup. Czekaj, może tu mocno wejdzie? Nie chcę wejść, nie, to nie. Dobra, to tym się kiedy indziej zajmę, żeby to jakoś działało później, czy wcześniej, czy później to będzie działać, tak? Dobra, tutaj jest dobrze. Tutaj jest dobrze. Może im tutaj postawmy jakąś klinikę w sumie. Oni dalej, tak, to będą się cieszyć. O, zobaczcie, jakie zadowolenie, no. Dajmy tutaj może zabaw jeszcze. O! Uderzenie meteorytu tu. Skali 10/10. Kurczę, nie możemy też zobaczyć, gdzie on przyleci. Nie najlepiej to się zapowiada. 10/10. To jest największy meteor, jaki może walnąć nasze miasto. Da, to tu sobie powiększmy naszą dzielnicę przemysłową. W międzyczasie czekam na meteor. Czekajcie. Gdzie on może być? O, jest, leci. Ale wielki, co to jest? Halo, ludzie. Czy ja zamawiałem Wiecie, że jak tworzyłem te intro do tego scenariusza, to ja nie wiedziałem, że ten meteor tak tutaj trafi w to. To jest moja pauza akurat, to już tam się nie przejmujcie. Ale zobaczcie, jak mi tutaj dozwoliło. Samochody, wszystko, komunikacja, kolej linową całą dozwolił. Ajajaj. Będę mieć miniaturkę tylko już na zdjęcie. Ale czemu? A czy to było wiadomo, że w końcu kiedyś tu walnie to, ale czemu? Nie chciałem. Ajajaj. Będzie fala wody. Ale to chyba nie jest najgorsze, tylko to, że nie możemy nic tutaj odbudowywać. Bo strasznie, że już tu jechać. Trzymamy teraz trochę focy niby. Ale... O... Nie chciałem, żeby to tak się skończyło. Dobra, czekaj, tutaj są te wały, tu są te wały. Tutaj, tu... Tu może... Ej, proszę bardzo... Można trochę przedłużyć. I tutaj troszeczkę. Ale czemu? Musiało to teraz walnąć na koniec odcinka. Miałem taki dobry odcinek, tu się wszystko ładnie, pięknie składało i... Coś takiego musiał wypchnąć, no po prostu musiał. Musiał zrobić idealne zakończenie i tytuł na cały odcinek, żeby każdy chciał obejrzeć. Dobra. Nie chcę nic mówić, ale ta mana tutaj się przyda. Wcześniej czy później ona tutaj jest po prostu niezbędna. Bo ona też tam prąd trochę tworzyła. Więc dlatego jest potrzebna force. A możemy spłacić pożyczki, ale fajnie. To tak, tam spłacimy i ją weźmiemy. Czy nas będzie teraz stać? Bo tam widziałem, że 72 tysiące jakoś tam było, więc było całkiem nieźle. Nie, stąd to może nie. Łopanie, 120 tysięcy to nie. Na pewno nie, to trochę przydużo. Dobra, 96, dobra, tutaj nie chcę wejść. No to weźmy jeszcze jedną pożyczkę, no trudno, to na 200 tysięcy. To już będziemy utopieni na maksa. No i stąd se zmienimy tam naszą tamę, czekaj, już dajmy sobie ją trochę, nie, aż tak wysoko to nie. Tu jest ten zboże, o, wchodziło tam gdzieś, ale nie, dobra, bez przesady. Stąd, tutaj, o, dokładnie, mamy naszą tamę. Tama wróciła, i tak, tu mamy naszą drogę, która sobie szła. Czekaj, to wyburz, bo teraz to będzie trochę inaczej działać. No zobaczcie, jakie samochodziki jeździły tędy, a, ciekawe. I tutaj, ile tego się tu dzieje, o kurczę. Wybierz to. To też wybórz. Tak, tutaj jakoś tam nasza droga jechała. Ojajaj, teraz się jeszcze coś pali. Nie, no kurczę, ale się to rozwaliło wszystko.
Taba, dajmy, żeby się oni tutaj nie. Chcemy przepisy. Żeby oni tutaj się nie. By tak odbudowy. Bo nie mamy żadnych służb ratowniczych. To tak może będzie lepiej to działać. Tak? On nic nie kosztuje, co nie? Czekaj. Czekaj. O, dobra. Nie, nic nie kosztuje. Świetnie. Dobra. No tak, tu sobie włóżmy tą drogę. Budujemy teraz tutaj taką nową trochę. Pokręcona ma nową. Dobra. Teraz tak, dajmy tutaj, żebyście się mogli budować wszędzie tam. Tam gdzie trochę nas wywyży. Czekaj, czekaj, co? Nasza kolej linowa. Możesz. No dobra, to nie, to jest nam potrzebne. To ile kosztuje to centrum? Mamy trochę forsy, możemy je postawić. Czekaj, czekaj. 15 tysięcy. Zawsze kosztowało 150 tysięcy. To jest chwila, to jest jakiś upust specjalny tego scenariusza, żeby to dało się postawić. Ja nie mogę. Można było od początku to wiedzieć. Dobra, to trzeba je tutaj postawić, tak? Jak tyle kosztuje, to tutaj je wstawiamy, nie ma bata. No, proszę bardzo. Wstawione, wstawione. No i wy tutaj macie tam polecić i mi naprawić, bo ja kolej linową to ja tutaj chciałbym naprawdę, żeby tutaj wróciła. Ja z góry mówię, że nam się tego wszystkich tutaj rzeczy nie da nie naprawić dzisiaj. To jest niestety proces długoterminowy teraz, żeby to wszystko naprawić. Dobra, czekaj, podatki, przepisy. Wyłączmy tutaj brak odbudowy i możecie się budować dalej. Dobrze, tak, czy może jeszcze schron są tańsze? Nie, nie, a szkoda. Dobra, to tak, powiększmy sobie tutaj. Czekaj. Wjazd nasz do tego, o, dobra. Nasz do tego będzie tutaj sobie jechać, dobra. I ta tutaj, ta z dołu, która tutaj jako tako tam jechała, o, będzie sobie dojeżdżać tutaj. I tak, naprawmy tutaj to. Chcę to naprawić. O, dokładnie. Napraw. No i teraz te wszystkie trzeba drogi ponaprawiać, ale fajnie. Tu jest ścieżka, to nie. Tutaj, nasze straż pożarna, o, jechały już. Tylko nie mogły dojechać, no tak. Nic dziwnego w sumie, skoro droga była zepsuta. Tutaj to jest szczerze, żeby była lepiej gruntowa, jest zepsuta. Tutaj trochę też to kosztuje. Dobra, wy nie macie wody. Świetnie. Naprawmy ścieżki też. Bo ścieżki to też są nam potrzebne, że one nie są niezbędne, ale czekaj, co? Czemu? Zbyt stronę zbocze. A zakład, że jak teraz to buduję ponownie, to będzie wejdzie mi tutaj. Czekaj, wyłącznie niepomocnicze. To będzie mi tu podejście to wchodziło. Linie pomocnicze, dokładnie. Zobaczcie. Ha, gra. Dobra, czy jeszcze gdzieś jest do naprawienia coś? Na pewno są jeszcze gdzieś ścieżki. O, tu na przykład na dole. Poszła nasza fala wody. Wiecie co, my tutaj tak ujarzmiliśmy tam rzekę, że nie jest aż tak źle nawet, bym powiedział. Ale no dobra, tak, tutaj to sobie jakoś tam jedzie i... Tutaj zróbmy, żeby ta nasza, ta ścieżka rowerowa jakoś tam musi dojechać na górę. To musi. Czekaj, zróbmy sobie... Dojazd tu, okej, dobra, może być. O, widzę, że nawet całkiem ładnie wypełniło się tutaj nasza woda, fajnie. Dobra, tutaj będzie, dobra, ścieżki naprawione, mniej więcej. Kurczę, nie masz wody. I ty przez ten cały czas nie działasz tylko i wyłącznie dlatego, że nie masz wody. To nie jest żaden powód. Dobra, prądu nie mamy. Mamy elektrownię słoneczną. Ile to daje na prądu? A, zero, no to fajnie. To jest niestety problem, bo później to nie chce działać. Tu trzeba trochę naprawić ten grunt, bo tu widzę, że teraz zrobiła się taka dziurka. I ta dziurka może nam niekoniecznie chcieć współpracować teraz. Co nie jest dobrą wiadomością. Ajajaj, tu w ogóle ścieki nam wpływają w miasto, ale dobra, mniejsza z tym. Ściekami się kiedy indziej zajmiemy. Bo ścieki też są do załatwienia. Tak, tu to trzeba się zająć tym węzłem, to koniecznie. Dobra, czekaj. Teraz na tego techa już mam nawet pomysł, jaki zrobić węzeł. Już kiedyś taki budowałem. Tylko to długi będzie. Dłuższy czas będę go robić, więc zobaczymy. Dobra, tu sobie zróbmy drogę. Tak. Mniej więcej, czekaj, ile to trzeba zrobić tutaj stopni? Ojejku. I znowu się teraz będę bić tutaj z tymi stopniami. Czekaj, 90 plus 45. To jest 135. Ta. Oj, proszę. Stopni trzeba. Ustawić, kurczę, jest 23:38 i po prostu trochę mi się już spać chce. Nie wiem zupełnie też czemu. Nie, dobra. Nie, tutaj jest coś nie tak. Czekaj, tak będzie dobrze? Nie, jest źle, jest krzywo, nie, wybórz. Ja to sobie zbuduję ręcznie od linii pomocniczych. O, proszę patrzeć tutaj do tej drogi. I tu będzie nasz przemysł sobie jechać. O, proszę bardzo, dalej, dokładnie.
Tu dajmy sobie dojazd, no dobra, powiedzmy, że dotąd. I tutaj sobie stąd będzie taki krótki kawałek. I stąd będzie dojeżdżać, powiedzmy, że dotąd. O, dokładnie. Dobra, świetnie. No i teraz tu powinno to całkiem dobrze działać. Dajmy tutaj, żeby się wszędzie budował przemysł, jakby coś. Możecie się tutaj budować, tym się zajmowaliśmy trochę wcześniej. No i teraz to powinno całkiem. Oczywiście nie będziecie mieli wody. Bo bym się zdziwił, jakbyście nie mieli wody normalnie. To było po prostu coś dziwnego. Dobra, tak. Tutaj już jest całkiem dobrze. Zobaczmy, jak tam może nasze katastrofy. Okej, widzę, że jakaś tam fala popłynęła. Odpady, mamy problem ze spalaniem. Dobra, dajmy tutaj jeszcze im jedną spalarnię. Bo ten się może po prostu przydać trochę. Takie mam dziwne. O, ale popłyt nam wszystkiego podskoczył. Dobra, jest 10 helikopterów w użyciu. Czemu jeszcze żaden nie naprawił mi mojego głównego budynku dla nich? Przynajmniej kolejki linowej. To jest najważniejsza rzecz w tym rejonie, a wy jej nie chcecie tutaj naprawić. Dobra, podłączmy naszą kolej linową z siecią tutaj. O, dokładnie. To jest podłączone. Co jest z wodą? Chwila. Za mało produkujemy. Może coś rozwaliło się tutaj. A tak, czekaj, tutaj było parę pompowni obok. Ajajaj. Ajajaj. Coś to... To może nie być najlepsza wiadomość. Postawmy tutaj jedną pompownię. I ona tutaj będzie nam całkiem teraz, powinna teraz dobrze działać. Jeżeli tutaj będzie wpompowywać nam naszą wodę jeszcze z tej dziurki. Co jest wspaniałą te przecież wiadomością. Tu sobie podłączmy. O, dobra, teraz powinno być już dobrze. Przynajmniej póki co. Miejmy nadzieję. Dobra, ale z prądem jest inny problem, bo ty nie chcesz zdobyć. Tak, dokładnie, nie chcesz zdobyć. Dobra, no to chyba musimy jakąś niestety postawić elektrownię, no cóż, no. Naprawdę próbowałem uniknąć tego jak mogłem, ale... Widzę, że trzeba niestety postawić taką elektrownię i będzie trochę to lepiej. Dobrze, elektrownia słoneczna, elektrownia naftowa. 120 MW, 160, 80 tysięcy, 80 tysięcy, 50 tysięcy, 30 tysięcy różnicy i mamy trochę więcej i mamy jednego i zero zanieczyszczenia. Chyba w to pójdziemy. Dobra, tutaj im wstawimy, tutaj jest taka nowa dzielnica, proszę bardzo. Dobra, no i to całkiem dobrze będzie działać. Podciągnijmy wodę, tak, bo wy tutaj coś mamy, dokładnie, macie. I prąd za chwilę tutaj was powinien dotrzeć. Ojejku. Jak tam kamienie milowe? Czekaj. Kolejny kamień milowy to jest nowy kawałek ziemi i statki. Bardzo dobrze, że nowy kawałek ziemi, bo to się akurat nam bardzo przyda. No bo tu widzę, że nie jesteście podłączeni do wody jeszcze. Tutaj tak, całkiem. I tak, tutaj musimy nam naszą kolejkę linową odbudować. Zanim tutaj nam już nawet wróci, bo to jest potrzebne, bo to jest po prostu jedna z tych ważniejszych, które tutaj jest tutaj niezbędna. No ma takie, czekaj. My tutaj trochę może sobie naprawmy tutaj tak wygląda. Bo to powinno tak działać, żeby tutaj to działało, a nie woda stała. Tu nie. Ta ma nie dorobić jeziora na dole, tylko na górze. Sztuczne chociaż. Taki staw. Nie wiem, nie rozumiem tego. Nie rozumiem tej gry. O, widziałem helikopter. Dobra, możemy sobie tutaj dotąd gdzieś tam wyjechać. I to chyba na pewno jedna będzie z tych rzeczy. Ale też stąd trzeba gdzieś wyjechać jeszcze. Tak, wolałbym, żeby tutaj nie było żadnych słupów oczywiście. Tylko to nie jest takie też łatwe. Bo i tak jest duża różnica od tych słupów od siebie, ale i tak to nie jest takie najprostsze. Dobra, dajmy sobie tu ostatni słup. I czy to nam się uda jakoś przyjechać? Czekaj. No, powiedzmy, że tak. Że przejedzie to, ale nie. Zróbmy, żeby to jakoś tam lepiej trochę wyglądało. No, pojedźmy sobie tu trochę dalej. Okej. Tu nie jest dużo lepiej. Czekaj. Nie podoba mi się to zbytnio. O, park mogę wybrać, ale dobra, czekaj. Nie, słup po środku na pewno nie odpada. Może tak? Może... Nie, czekaj, to ja mogę jeszcze dalej przesunąć. O, dokładnie. To przesuńmy trochę jeszcze dalej. Bo ja bym tutaj chciał, żeby to już tak ładnie wyglądało. A nie tak po prostu wyciągnąć z gadowa. Dobra, będziesz czekać tutaj i tu się podłączy z tym. Dobra, to jest dobrze. Odbudujmy nasz park, na pewno się ucieszą wszyscy. Dokładnie. Kto by się spodziewał?
Prądu chyba już macie wszystko, śmieci na śmiecie to zawsze jest mieć problem. Z wodą też jest problem. A to już nie wiem czemu. Gdzieś musi być jakaś ruda przycięta. Tak. Właśnie tego najbardziej nie lubię w tych rudach, bo jak jest gdzieś przycięta i po prostu część miasta nie ma, a tu pokazuję wam, że macie, to jest takie irytujące rzeczy. A tu sobie to podłączmy, tu sobie to podłączmy. Może trochę to pomoże wam, ale wątpię. Nie, tam też jest dobrze. Tutaj, tutaj, nie, tutaj jest wszystko podłączone już, kurczę. Czemu to nie działa, to ci nie powiem zbytnio. Ajajaj. Co wy, żeście tutaj znowu powyczniali ludzie? O, 30 minut odcinka. Dobra, to my będziemy już powoli kończyć tutaj. Dzisiejszy odcinek. A, tu nie ma wody teraz, tak. W ogóle teraz tam ta nasza już w ogóle nie działa. Świetnie. Przynieśmy tam ciebie pompownie gdzieś indziej. Bo tak, o, i tutaj to już jest smród i tutaj to nie chcę. To tyle tutaj, możemy sobie spokojnie pompować. Czekajcie, to później teraz przecinę kierunku, ale ja. Ale jaja. Ale jaja. Nie, to tak nie miało wyglądać, ale dobra. Tu w ogóle tegoś teraz dziwnego bez tej wody. Tu wszystko teraz dziwnie zaczyna wyglądać bez tej wody, ale jazda. Tak, może niedługo to po prostu nie będzie żadnej już woda płynąć. Byłoby ciekawie. Dobra, my miejmy nadzieję, że ta nasza woda będzie już teraz działać. Tak, bo woda już jest całkiem dobrze opanowana. Jak widzicie, z naszej auto tutaj ludzie korzystają. Może jeszcze nie aż tak bardzo w tej dużych tutaj użyciu. Ale o, na przykład tutaj chyba trzeba im powiększyć trochę więcej pasu, dajmy. Dajmy tutaj dwa pasy do zjeżdżania, bo czemu by nie, tak właściwie. I to powinno im tutaj działać. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie stać po górę. No i co dużo mówić, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. A, no i jeśli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dzwoneczek. No i wtedy będziecie mogli obejrzeć teraz taki kolejny odcinek i te inne rzeczy. Jakby coś, ankieta co do nowej gry cały czas jest aktualna, bo jeszcze nie podjąłem decyzji. Tak. Dobra, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!